Słuchajcie, 210 lat temu ja też stałem w takich kolejkach. Też stałem w takich kolejkach na juwenalia, na imprezy. Skończyłem studia, pobudowałem dom, mam żonę i dwójkę dzieci. Nazywam się Tadeusz Lisiecki, mam przyjemność mówić o żywym Bogu. Ja nikogo nie skrzywdziłem, byłem dobrym człowiekiem. Zwykłym, normalnym zjadaczem chleba, takim jak wy wszyscy tu w Polsce. Każdy jest taki sam, czegoś mu zawsze brakuje, do czegoś goni, coś mu jest potrzebne. Każdy ma jakieś marzenia. Ja też myślałem, że skończenie studiów, wybudowanie domu, posiadanie dzieci to jest wszystko, co warto mieć w swoim życiu. Ale zawsze są jakieś zagwózdki, zawsze coś idzie nie tak. Dlaczego? Dlatego, że się nie zna żywego Boga. W naszym kraju jest jedna wielka religia. Wszyscy wszystko wiedzą o żywym Bogu? Nieprawda. Znamy Jezusa tylko z kart religii, gdzie chodziliśmy na religię. Jezus jest żywy. Do Jezusa przychodzi się tylko i wyłącznie przez wyznanie swoich ust. Przyjaciele, ja skończyłem studia i myślałem, że to jest dużo. Okazuje się, że to jest nic. Dlatego, że żyłem w lękach. Każdy żyje w jakimś niespełnieniu, z jakimiś problemami. Ja przez większość życia żyłem w lękach. Bałem się zadzwonić do ludzi. Bałem się z nimi rozmawiać. Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem jedno. Diabeł to zwykły frajer. On doprowadza człowieka do takiego stanu nieużytkowości. I człowiek jest niezdatny do funkcjonowania w tym społeczeństwie. Diabeł to frajer, ale diabeł jest tylko frajer dla ludzi, którzy spotkają na swojej drodze żywego Boga. Ja 3 lata temu miałem tą przyjemność spotkać Jezusa Chrystusa. Nie widziałem Go, nie słyszałem, ale w swoim sercu czułem, że jestem martwym człowiekiem, że czegoś mi brakuje, że jedna trzecia części mnie jest martwa. Takie miałem doznania. Jak przyszedł Duch Święty do mnie, wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. Zawołałem wtedy: Boże, ja Cię w ogóle nie znam. 30 lat jak żyję, nie znam Ciebie. Jedyne, co mogłem powiedzieć wtedy, że Boże, chcę Cię poznać. 30 lat ładowali mi coś do bani. Coś, co nie działało. Dalej byłem lękliwym człowiekiem. Dalej nie potrafiłem wykonywać rzeczy. Ale jak spotkałem Boga, On powiedział do mnie: nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie musisz się bać. Nie musisz lecieć z imprezy na imprezę. Nie musisz łapać się za chłopaków czy za dziewczyny, żeby wypełnić jakąś pustkę w życiu. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie wypełnić tą pustkę w życiu. Tylko On. Nie ma niczego innego. Tylko On. Tylko On. Słuchajcie. Myślicie sobie może, że Bóg jest tylko dla debili. Bóg jest dla zwyrodnialców, dla ludzi pokrzywdzonych, dla ludzi pokrzywionych psychicznie. Nieprawda. Jezus jest dla każdego. Każdy człowiek musi spotkać się z żywym Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna droga do nieba. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków. Żeby nikt się nie chlubił. Żeby nikt nie powiedział: jestem dobrym człowiekiem, zasłużyłem. Jedyne, na co zasłużysz, to tylko na piekło. Dlaczego? Bo tak jest napisane. Bóg powiedział: z łaski jesteś zbawiony. Co to jest łaska? Łaska to jest niezasłużona przychylność. Czyli nie zasłużyliśmy. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. I brak mi chwały Bożej. Ale jest na to recepta. Ale jest na to dobra nowina. Tą dobrą nowiną jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów. Wiecie co? Żyjemy w kraju, że jeszcze tutaj godzinę temu szedł pochód. Tam w kościele był wywieszony taki baner: Jezus Chrystus Królem Polski. Ale tutaj jak stajemy i wołamy o żywym Bogu i mówimy o Jezusie Chrystusie, to jakimś dziwnym trafem wszyscy pukają się w głowę. Dlaczego? 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 Bo nie znają żywego Boga. Znają tylko napisy, figurki. A żywy Bóg to jest osoba, która przychodzi do człowieka, który do Niego zawoła. Zawołaj tak, jak stoisz. Boże, nie znam Cię, ale Cię potrzebuję. I wiesz co? On na pewno przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że On jest prawdą. A tak powiedział, że ja przyjdę do Ciebie. Przyjdę do Ciebie. Jak mnie zawołasz, przyjdę do Ciebie. A Bóg nigdy nie kłamie. My możemy skłamać. Diabeł permanentnie kłamie, ale Bóg nie kłamie. On na pewno przyjdzie. Ale Jezus jest dżentelmenem. Diabeł to zwykły pajac i frajer. On ładuje się do życia człowieka z butami. On ci nie pyta, czy ty lubisz, czy nie lubisz. On ci nie pyta, czy mnie potrzebujesz, czy nie. I tak wejdzie ci do życia. Ale Bóg jest dżentelmenem. Duch Święty jest dżentelmenem.
Jeśli nie zaprosisz go do swojego życia, on nie przyjdzie. Będzie próbował i będzie czekał, tak jak ojciec. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł objawić ojcostwo. Mamy kraj, gdzie permanentnie brakuje ludziom ojców. Każdy ojciec w jakimś sensie nawalił i wtedy zawsze coś w naszym życiu nie przęgnie. Pojawiają się odrzucenia, pojawia się brak miłości. Dlaczego? Dlatego, że każdy z naszych ojców zawiódł. Ale jeden z ojców jest niezawodny. To jest nasz Bóg i Ojciec. On nigdy nie zawodzi. Posłuchajcie. Tu w tym momencie każdy z was może stać się obywatelem nieba. Nie musicie czekać. Nie musicie na nic zasłużyć. Wszystko jest za free. Jezus dał wszystko za free. Wszystko jest za darmo. Zbawienie jest za darmo, nie z uczynków. Nie z uczynków, nie możecie się starać. Jak się będziecie starali, nic się nie wydarzy, oprócz frustracji. Ja się starałem i miałem kichę w życiu. Starałem się i miałem frustrację. Ale Bóg dał nam wszystkim wolność. Zawołaj do Niego już dzisiaj. Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Ja wierzę, że Ty, Jezus, umarłeś za moje grzechy. Wierzę, Jezus, że Ty przyniosłeś mi wolność. Wierzę, Jezus, że w Twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. Dzisiaj, w tym momencie ja to biorę i wyznaję, Jezus, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Że Ty 2000 lat temu zmartwychwstałeś w ciele. Że Ty zmartwychwstałeś w ciele. Dziękuję Ci, Jezus, za to. Dziękuję Ci. Przyjaciele, tak można dostąpić zbawienia. To jest jedyna droga. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca mego, jak tylko przeze mnie. Nie można tam inaczej wejść. Przez nic innego, przez żadną religię, przez żadną uczynkowość nie można dostać się do nieba. Tylko z uczynków można pójść do piekła. A z łaski idzie się do nieba. Zostańcie z nami tutaj jeszcze. I słuchajcie, co będziemy dalej mówili, jak Bóg zamanifestował się w naszym życiu. Jeśli coś wam dolega, jeśli macie niespokojne myśli, jeśli coś gnębi waszą głowę, jeśli jesteś chory, jeśli potrzebujesz czegoś, przyjdź do nas. A na pewno się uwolnimy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest uwolnicielem. On uwalnia. Duch Święty uwalnia. Jezus powiedział, że ja idę do Ojca, ale wy będziecie czynić większe rzeczy niż ja czyniłem. Dlatego my mamy tę odwagę w Polsce uzdrawiać ludzi, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych. Dlaczego? Bo tak jest napisane. A opierajmy się na tym, co zostało napisane. To nie jest imaginacja. Bóg jest żywy. Jezus jest żywym Bogiem.